Witam, zaczynamy tutaj taką z krótką ankietą i żeby nie było do przez przyciągania, ankieta służy do tego, aby w kolejnym odcinku kupić nowy kawałek ziemi, więc tu już mówić bez zbędnego gadania, od razu lecimy z ankietą. To jest numerek 1, proszę bardzo, to jest numerek 2, tam w jedynce możecie kupić sobie trochę rudy, tutaj trochę innych, tam wody, to jest trójeczka, proszę bardzo, rolnictwo jakieś tam, laski, czwóreczka, tam to trochę jest rudy wszystkiego, piąteczka, tutaj jest proszę bardzo, szósteczka, las, jakieś byśmy lasy robili, i siódemeczka, nowa, piękna ropa. Głosujcie w ankiecie. Tutaj zanim zaczniemy odcinek, chciałem wam tylko powiedzieć, że ostatnimi czasy jest trochę mniej odcinków się pojawiło, ale spokojnie, że wracamy do formy, ponieważ no jakby to nie mówić, no jak się kupuje aparat, to jest takie trochę wydarzenie i tym się zajmowałem, a poza tym w domu prawie mnie w ogóle nie było przez ostatnie parę dni, więc to też już mam nadzieję, że teraz będę już więcej w domu siedzieć i będę mógł dla was nagrywać odcinki, więc wracamy już, miejmy nadzieję, że teraz częściej będą odcinki. Zaczynamy! Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam was na kolejny odcinek ze Zliska z PlayStation 4 Industries. Tak, mamy tutaj nasze wspaniałe miasteczko. Muzyka jest całkiem nieźle ustawiona. Mamy baję, tutaj całe nasze piękne miasteczko. I lecimy sobie. W ostatnim odcinku zajęliśmy się budową pociągów kolorowych i naszej fabryki lemoniady, która całkiem nieźle ma zrobki. Ale żebyście się zastanawiali, działa tak jak myślałem, czyli mianowicie jak jedzie szkło tutaj, to na właśnie, o widzicie, jedzie furgonetką tutaj, czekaj, kliknij ją, kliknij, o, wraca do zakładu. Akurat to jedzie, wraca do zakładu, pewnie był eksport przez dworzec towarowy gdzieś na zewnątrz. O, i widzicie, w ogóle są też nowe wagony, dzięki czemu powstały. I ten dworzec, to ja się sam dziwię, że, nawet powiem wam tak, widzicie tutaj ten magazyn, składowisko rudy, co nie? To składowisko rudy jest niewyobrażalne. To składowisko rudy importuje przez ten dworzec kolejowy, z tego dworca kolejowego, z tego składowiska rudy, rudę do tamtego miejsca. Ja tego nie rozumiem, ale najwyraźniej takie cudy da się robić tutaj na gwoździu. Więc proszę bardzo, mamy coś takiego. No i tak, ogólnie nasz tutaj przemysł w międzyczasie wbił kolejny poziom, tego wam niestety nie pokażę, bo nie mam zbytnie jak. I już tutaj na górce postawiłem nasze nowe budynki, a mianowicie tutaj proszę bardzo mamy zakład produkcji włókna szklanego. Jeden, drugi, całkiem dużo pracowników mają tam w sobie. I zobaczmy jak tam mamy nasz poziom. Do kolejnego poziomu mamy niedaleko. Coś tam już zaczęło zarabiać, bo tak w sumie mają jakieś przepisy, to może trochę ciągnąć. Ale dobra, tak czy siak. Zobaczmy jak tam jest, bo ogólnie też będzie trzeba niedługo zacząć już lasy kręcić przy lasach, co nie? Ale na razie jeszcze nad tym nie myślimy. Mamy dużą kopalnię. Tak. Duża kopalnia podziemna. No dobra, gdzie byśmy mogli to wrzucić? Czekaj, czy tutaj gdzieś jeszcze jest luda? Nie, na pewno się zaczęło jest luda. Ale widzę, że coraz mniej tutaj na pewno. To tak, to można było na pewno przestawić tutaj na górę. Ja nie mogę. Chwila przy dla mnie. Wracając do odcinka. To było dziwne. Muszę tutaj coś postawić. Muszę tutaj koniecznie tutaj wstawić tą część. No tak, to sobie powiększmy. I tutaj to będzie już całkiem nieźle. Tak, nasza huta szkła. Właśnie, zaraz ją może w sumie przydobimy na tą drugą, na tą nowszą. No, może czemu by nie? Mamy dużo szkół. Dużo tutaj w sumie było, ale no. Ale to akurat tanie do tych naszych tańszych produktów, więc nie będzie aż tak źle. W sumie całą produkcję nawet można by tam przenieść, po drugą stronę, ale no dobra. Tu sobie postawimy naszą kopalnię. Proszę bardzo. Nasze składowisko sobie przesuniemy ciupkę. O, proszę. I naszą tutaj to do szkła. O, bo mamy już też piec obrotowy. To tam w międzyczasie też widzieliśmy. Co nie, bo tego już mamy teraz wszystkiego tutaj na maksa. Okej. I tutaj jest po prostu zbyt zajęte miejsce. No oczywiście tutaj, jak zwykle, to nie chcę z nami współpracować. No ma to tak. To. Czekaj, i jeszcze to wyrzucimy. Jakby ktoś się zastanawiał, co leci w tle, to jest Country World Radio. Bardzo fajne radio. Takie
relaksujące. Ogólnie niektóre radyjka są dość takie fajne. No i tak, mamy też piec obrotowy, który, jak to pamiętam, ma 64, a to ma 32, te małe. Ale nie mam zbytnio gdzie gotów montować, więc... I też nie chcę aż tak dużo tutaj tak przyspieszyć naszą produkcję, bo nie mam zbytnio nawet jakbyśmy to kręcili to wszystko, więc... Na razie już niech będzie chyba w sumie tak jak jest. Tu jeszcze jest trochę dudy. Na przyszłość. Więc tak, stąd to chyba też już zaczynamy powoli wszystko wydawiać. No a tutaj coś jeszcze jest. I tutaj będzie jeszcze pod oddział, właściwie to możemy zaraz go zacząć, tej części. Ale zobaczmy jak jest z fabrykami. Co nie, bo mamy już tutaj dwie fabryki. Dobra, to jest fabryka elektroniki. Do niej potrzebujemy plastik, którego tu nie mamy. No dobra. I tu plastik. O, dalej. Fabryka samochodów. Plastik, metal, szkło, jedzenie. Plastik wszędzie jest potrzebny, ja nie mogę. Dalej, kolejny plastik. No to chyba trzeba nie pójść w tą ropę rzeczywiście. No. Dobra, którędy się kupowało tą ropę? Czekajcie, luknijmy sobie. Obszary. Znaczy nie będę teraz kupować oczywiście obszarów, ale... Tu jest ropa. No dobra, no to sądzę, że... O, i tu jest ropa, czekajcie, co? Tu jest ropa jakaś? Czekajcie, co? Jakaś mała, wąska dawka, nie wiem, co to jest. Mi się maznęło. Ale proponuję, żebyśmy... A bo w sumie nie będę proponować. Czekajcie, dajmy sobie to. Głosujemy w ankiecie, a mianowicie... Czekajcie. Zawsze robiliśmy to w ten sposób, więc zróbmy tutaj też w ten sposób. Mianowicie, który kawałek ziemi kupimy? Ja bym szczerze powiedziawszy proponował ten kupić. To byśmy się zajęli już ropą w kolejnym odcinku. Ostatni będzie las. No niestety tak to wypadło. Albo dziś sobie zaczniemy już nawet może jakiś tam mały przemysł leśny, chociaż... Nie, no po kolei będziemy mieć ten przemysł. No, to tak. Tu proszę bardzo mamy... to będzie... No, to... No, nie będziemy teraz liczyć na ród. To jest jedynka. Jakbyśmy dalej chcieli naszą rudę wykopywać, ale to możemy jakby coś też może później kupić. Mało miejsca pod powierzchnię, jakieś sztuczne wyspy trzeba byłoby otworzyć, trochę lasów. Tutaj, czekajcie, w sumie nic nie widzimy, dobra, poczekam z tą ankietą, aż się zrobi dzień. Bo tak trochę jest ciemno, tak trochę będę do kitu. Dobra, no tak, możemy sobie popatrzeć na nasze miasteczko. Albo zająć się czymś ambitnym, na przykład jak rozbudowa miasta. To w sumie nie jest aż taki zły pomysł. Tym bardziej, że... Chcemy się budować i biura, i handel. Biura, no, tak, biura, bo nie przemysł w końcu, to nie? Będziemy budować tutaj, po tej stronie rzeki. O, chwila. Telewizor mi się wyrzucił. Czekajcie. To był amplitunnel, dobra. Przerzucił mi się amplitunnel. Nie wiem zupełnie czemu. Dobra, nieważne. Tak. O, mamy już krematorium. To może się w sumie przyda. Mamy tylko jeden cmentarz na całe nasze miasteczko. I to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie. Kolejną rzeczą, jaką moglibyśmy postawić w sumie, bo mamy ogólnie wszystkich służb jest trochę przymało, to jest basen, nie, hala sportowa z siłownią. Gdzieś go tutaj byśmy sobie wmontowali. O, proszę bardzo. To oni będą przeszczęśliwi. Dalej, jak jest z naszą edukacją? No, edukacja leży i kwiczy. Właściwie to tak bym mógł ją ocenić. Zostawmy sobie jakieś tutaj na przykład podstawówkę z jedną. I szkołę średnią mamy, no mamy te szkoły średnie poustawione tak w miarę odległości. Postawimy tutaj może jedną przy biurach w sumie. Tak, bo zaraz w sumie tutaj możemy już zrobić, żeby wyrzucić całkowicie nasz przemysł stąd. I tu się dziś zajmiemy naszymi biurami IT. Tak, IT, ponieważ nasi ludzie nie muszą tylko napracować w naszych miejscach, też mogą jakichś innych. No i oczywiście jak chcą się ludzie budować, to tak, żeby nie było. Lecimy starym dobrym zasadą, czyli... Czekajcie, teraz będą tutaj się budować. Czyli wymieniamy po prostu stare na nowe. No, tutaj, tutaj. No, no i nawet tutaj możecie się budować. Tutaj w ogóle też się bardzo mi się podoba ta pętla. Jak będzie coraz więcej linii tramwajowych, to będzie to jeszcze coraz lepiej wyglądać. No i linię jakąś tramwajową nawet można by w sumie tutaj puścić, bo... Tutaj aktualnie są tylko pola i pola i tyle. A te z tego co kojarzę, czekajcie. No właśnie, nasze pola... Będą się tutaj ciągnąć. Może mogę, że my, jak chcecie, możecie napisać w komentarzu, że coś tutaj będziemy kręcić z bambajami w sumie. Albo w sumie za chwilę nawet tym pokręcę. Tylko trzeba byłoby to trochę poprzestawiać dosyć mocno tą dzielnicę i środkiem byśmy puścili, nie wiem, albo na przykład dwa torowiska. Jedna by jechało gdzieś tu, a drugie by wracało tędy. No, dobra.
Zastanowimy się nad tym za chwilę. Dobra, to tak, tutaj się ludzie budują. Tak, my teraz budujemy już uliczce z drzewkami i możemy w sumie zrobić takie upgrade'owanie trochę tych ulic. Bo ludzie będą przeszczęśliwi, jak im trochę zrobimy tego typu ulic. No i tak. Po pierwsze i najważniejsze, wjazdowe i wyjazdowe zawsze według mnie teraz trzeba dobić, no może poza tego typu miejscami, poprzeczne. Bo wtedy to całkiem nieźle działa. Natomiast takie poprzeczne wyjeżdżające to bym robił z ścieżką rowerową. Bo rowery, jak rowery nie miały, oczywiście będą bardzo tutaj całkiem nieźle tutaj no, funkcjonować. I przy okazji będą mogli jeździć rowerami zamiast no, samochodami. No, tutaj, tutaj, tutaj. W ogóle co sądzicie o tym, że niedługo pojawi się na PS4 i to akurat jestem bardzo zadowolony z tego, żeby nie było. Kampus. Kampus prawdopodobnie niedługo się pojawi na PS4. No i na Xboxie też na przekazie, no. Więc zobaczymy. No ja jestem naprawdę bardzo mile pod wrażeniem. Zobaczymy, jak to się skończy. No ma tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu. Tu, tutaj tak. Budować się wszędzie. No i jak sądzę, że jak wszędzie będą mieli te drzewka, to i będą tutaj chętnie im się chciało. Podnosi mi to trochę teren. Też tam trochę tam zanieczyszczenia ściąga, z tego co pamiętam. Ale ogólnie powinno być całkiem coraz lepiej. No ma, to samo trzeba by zrobić tutaj. Ale tutaj trochę to zrobimy inaczej, bo też są ścieżki rowerowe oczywiście. W międzyczasie ten przemysł się tam ewakuuje, dlatego teraz trochę czekamy, co nie? No ma, tak, handel chce się budować, no. No tak, no, czemu właściwie nie? No i tak, tu sobie puścimy jedną ścieżkę właśnie taką. Proszę bardzo, będzie sobie jechać ta ścieżka rowerowa. Tu, tu, tu i tu. Czyli dobrze jest rzeczywiście znikać. Bo jeżeli już wy nawet nie macie planu, nie, no przecież nie macie tego dzisiaj. A nie? A tutaj spaliło się. O Boże. Trzeba będzie postawić tam jednostkę, a tu komu? Nie, nie mogę. Nawet to zaraz gdzieś się nad tym znajmiemy. Ale coś nam padło prąd. Ja nie mogę, padł prąd. Ponieważ nie ma, przez chwilę nie było ścieku, przez chwilę nie było połączenia jakoś się. Coś musiało zbagować. No, postawmy na razie tutaj jeden wiertak. I on zasili może, nie wiem, parę tych rzeczy tutaj po okolicy. Albo po prostu postawmy na razie wiertak. Bo oni muszą mieć własne zasilanie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mamy przecież takie coś, takie... No właściwie takie gówno. Wywalmy to. I wywalmy ten wiertak. Podłączmy ich znowu do tutaj. Ta wielka wspólna współpraca. I postawmy sobie tutaj naszą elektrownię falową. Ja bardzo rzadko z nich korzystam, zresztą ostatnio tutaj w ogóle usunęli z gry przez chwilę, przez jakiś błąd i przez prawie, no długo, z parę miesięcy jej nie było, ale sądzę, że powinien mi tutaj pomóc. Dobra. No i tak, nasze... Dobra, to już działa, ma prąd. To zaraz nasza elektrownia też już działa i wy powinniście znikać z tym prądem. No już. Już. Prądu jest wystarczający dla was wszystkich. Ja nad tym spokojnie panuję. No ma, no i tutaj wszędzie w pozostałych miejscach oczywiście sobie zrobimy z drzewkami miejsca, żebyście nie musieli tylko chodzić do parku, żeby zobaczyć drzewka, tylko też mogli sobie normalnie pójść i zobaczyć. Co ten nowy aparat to będzie już niedługo używany też do filmów, bo prawdopodobnie zrobię jego recenzję, bo mogę być jedną z pierwszych osób, tego ma. Tak prywatnie bardziej. No. Tutaj, 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 tu, 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 lecimy, proszę bardzo. No, tutaj trochę wywaliło na chwilę. I nasze bambaje, a teraz tędy wyjeżdżają. No, ogólnie bardzo lubię ten tutaj przejazd, tą pętlę, nie wiem, czy już wam kiedyś mówiłem, ale bardzo lubię tę pętlę, jak ona tutaj wygląda. Dla mnie to jest ciekawe, bardzo fajny pomysł. Dobrze, no i tak, nasz autobusik tutaj jedzie, nie? No i z tym musimy go usunąć. No niestety. Dalej, kolejną rzeczą, którą jeszcze zanim się zajmiemy tym, to jest na przykład policja. Okej, policja jest całkiem niezła, no to nieźle. Co na temat pożarów powiecie? No właśnie, tak, pamiętałem, że tutaj nie ma żadnej straży pożarnej. To jest trochę niebezpiecznym pomysłem, bym powiedział. Kolejną rzeczą, jaką byśmy mogli tu właściwie postawić, to tak. Na pewno wy musicie mieć własną straż pożarną. Tego jestem przekonany w 100%.
Tylko tak, gdzie wam ją postawimy? To jest mało miejsca. Tutaj byśmy trochę przeciągnęli tą drogę, to by się zmieściło, wydaje mi się. Czekaj. Proszę bardzo. Wejdzie nam nasza straż pożarna, bo one to są też trochę większe tutaj przez to, w jakim regionie gramy, tak? Dobra, tutaj całkiem nieźle się zmieściło. I tutaj sądzę, że jeżeli byśmy przy drodze taką dużą postawili, to nie byłoby takie złe właściwie. No i oczywiście helikoptery też będą tam później, będziemy wrzucać w duże miejsca. Dobra, tu widzę, że nasza ta fabryka niestety nie działa. Co na temat powiecie zdrowia? Zdrowie nie jest aż tak złe. A co powiecie na temat poczty? Z tego co mi się wydaje, o, nie jest aż tak źle, bym powiedział. No a tak. Ci oczywiście tutaj nie mają własnego urzędu pocztowego, to pamiętam. I ci tutaj też. Ale tak akurat możemy im całkiem łatwo tutaj wmontować. Proszę bardzo. Może nie tutaj koniecznie. Gdzie byśmy tutaj postawili? Albo dobra, w sumie, czemu by nie? Macie tutaj pocztę. No i sądzę, że taka poczta im tutaj trochę ułatwi sprawę i życie. No to tak, tu mają pocztę, ci mają pocztę. To właściwie poczta całkiem nieźle działa, czekajcie. Tylko nie ma sortowni. Sortownia też jest rzeczą, którą trzeba nie postawić na pewno niedługo w naszym mieście. Nawet może dzisiaj. No ale tak, zanim sto i obok. Daj mi jakiś przykład poczty. Chyba na 20 postawiliśmy. O, jest urząd pocztowy. To jest ciężarówki pocztowe w zero w użyciu. No bo, no nie wiem, czy my między sobą wymieniają, czy nie, ale no, teoretycznie powinny. No ma tak, tutaj jest całkiem nieźle, tu się jeszcze nie zapycha. No i tak, tu mamy nasze centra recyklingu, ja ich zbytnio stąd nie będę chętnie wyrzucić, bo jednak mimo wszystko oni tutaj całkiem niezły kawał czarnej roboty robią. A, no tak, mieliśmy postawić jeszcze ten los. Też musiało to się spalić, muszę to postawić. No trudno. Macie na razie tutaj taki duży budynek. Proszę bardzo. Ale gramy bez naturalizacji w tym mieście, więc nie powinno być więcej szturmów. No ale tak. Tutaj, tak jak możemy się domyślać, będą już nowe drogi. Tu jest jeszcze jedno składowisko, te recykling. No tak, recyklingi sobie poustawiamy obok siebie. Czekaj, nie doszło, dobra. I jeszcze dostawmy jeszcze jeden, bo się tu nie przyda niedługo. Jak nie już. No, niedługo, czyli już. Tutaj, proszę bardzo. No, to sobie wywalmy na razie. A, no i tu jest ten park oczywiście. No, to teraz się zajmiemy tym oczywiście parkiem. Tak, tutaj. Tu jest całkiem dobry ten zjazd, poza tym, że jest taki, że przez niego nie można dalej tutaj dzielnicy zbudować. No i tak, tutaj dochodzimy do problemu, ponieważ tutaj ten nasz park będzie musiał jakoś się zaraz zmienić. Bo on tutaj nie będzie tak mógł iść prosto, tylko trzeba go tutaj podłączyć. Dobra. Czekaj. Uwierz w siebie. No dobra, nie uwierzyłeś w siebie. A tak uwierzysz? No dobra, nie uwierzysz w siebie, ale trudno. Już tak, już niech tak będzie. No a tak, park jest zamknięty. O, właśnie o tym mówiłem. Helikoptery polecę na razu, to naprawiam to, co zbędne tutaj. Już nie działa. Przebudowa... Czekaj, co? Przebudowa budynków w Sulorkitni, ale zobaczyć zniszczony budynek. Uuu, punkt informacyjny mi tutaj wsiadł. No ma ratownicy, ratować tam ludzi. Bo ja nawet nie skojarzyłem, to się coś spajczyło. No ma, to trzeba postawić te helikoptery. No to wychodzi ewidentnie, że trzeba się zająć tymi helikopterami. No dobra, czekajcie, gdzie sobie byście postawić helikoptery w sumie? Dobre miejsce jest tutaj jakieś zagłębienie tego przemysłu. Bo tutaj nie trzeba się dużo martwić, tak? Po prostu stawiamy i tam będzie sobie to stało. Chociaż tak gdzieś w mieście też nie byłoby takie złe. No, może na razie sobie postawmy faktycznie gdzieś... No nie, na przykład tutaj na razie. A później zobaczymy. Dobra, jest. Proszę bardzo, do odbudowy. I tutaj też do odbudowy. O, są trzy helikoptery w użyciu. Natomiast to co, czekaj, co ja postawiłem właściwie? A, straż pożarną. To trzeba jeszcze oczywiście postawić te budki. Nasze ukochane budki strażników lasów, którzy będą tutaj nam pomagać, jakby coś się zaczęło fajczyć. Ojojoj. No i tak, tutaj postawiliśmy oczywiście w innym miejscu. Mogę się spodziewać, że ta budka będzie tutaj... Przez pioruny normalnie by była walona, ale idę bez naturalizacji, więc
teoretycznie tak nie będzie. Dobra. To tak, mówię, zobaczę sobie na zegarek, jak tam. Ojejku, już jest całkiem nieźle. Z czasem. Dobra, to tak, wywalmy tę część parku. Czyli na przykład to. To. To też niestety. Wejście również. To. 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 Właściwie to wszystko możemy wywalić. Bo tutaj zaczniemy wszystko od nowa. O. I tu będzie to sobie wszystko szło górą. Dobra. Natomiast tak. Nie. Włącz to i to w to. Żeby nie było. Dobra, no i tak. I tu właśnie musimy zrobić te przejście takie górą. Aha. Nie, że da się jakoś to zrobić tak, żeby to całkiem nie wchodziło aż tak wysoko. Może trzeba tu zrobić ręcznie to. O, jest. Dobra. Wiedziałem, że się uda. No i jakbyście się zastanawiali, czemu jest taka duża dystans pomiędzy autostradą, ponieważ po pierwsze można powiększyć pasy. To jest najważniejsze. Po drugie, jeszcze sadzimy dookoła tego las, żeby nie była cisza. No, po trzecie, to całkiem ładnie wygląda. Dobra, no i tak. Tutaj no, mamy nasz przemysł, który był przed chwilą jeszcze niedawno. Tak, i tu będą zaraz biura, więc to będzie już całkiem lepiej wyglądać. No, ale oczywiście. Tutaj, tuż przy tym, nie będę stoić drzewek, bo wiadomo, że one długo nie pożyją. Ale dookoła tego całego sądzę, już nie powinno być aż tak źle. Dobra. Teraz tak, pytanie do 100 punktów, czy my tutaj przyciągniemy tę drugą stronę tak normalnie? Nie. No, to tutaj, tu już będzie się zaczynać park. Powiem tyle. Tu już sobie zrobimy park. No, tylko tak, tu sobie dociągnijmy może to tak do tego miejsca. I co, tutaj wejdzie? Okej. Jak tutaj ładnie wejdzie, no to też płaca. Może być. No i teraz tak, tu jest nasza dzielnica. Tutaj jeszcze nie ma oczywiście nazwy wymyślonej przez jakiegoś widza, ale no już. Na ten temat nie będę już się wybierać. Tak? Bo za dużo wymagam. Też bardzo. Biura IT. I lecimy z naszymi biurami. Ciach. I tutaj wszędzie możecie się na razie budować. Zaraz tym parkiem się zajmiemy, bo park będzie tutaj się ciągnąć. Właściwie to tutaj będzie się ciągnąć park. Więc tu i tu, tu. Tu, proszę bardzo, można postawić parczuś. Dobra, tutaj nasza ścieżka się ciągnęła, więc sobie dociągnijmy tą ścieżkę, bo tak, ja chcę, żeby tutaj było wszystko, co nie? Żeby nie było, że jest tylko na przykład jedno czy coś. Nie, tutaj chcę, żeby były te wszystkie rzeczy. No i tak, tutaj sobie dociągniemy do naszych ścieków, bo przy ściekach to wiadomo, nie będziemy ciągnąć tych rzeczy. I czy my w ogóle mamy jeszcze jakąś może oczyszczanie ścieków, czy coś takie, żeby to lepiej wyglądało? O, mamy. No to świetnie. Świetnie, bo to co jak to teraz wygląda, to tak nie najlepiej to wygląda. Dobra, takie jedno, takie drugie, takie trzecie. Słyszeliście o parku? Nie doczytałem do końca. Nie wiem, że mogę zobaczyć, ale nie chcę mi jakoś. Nie, aż tak mnie to nie zainteresowało. No i tak, to wywal. W ogóle to jest ekologiczna ruda odpływowa. Tak w teorii. Tak, to ja nie powiem, co to było. No i tak, oczywiście my musimy mieć własne zasilanie. W przeciwnym razie się robią problemy. Dobra, macie własne zasilanie. I stąd musicie mieć druta. Tego wam dociągniemy do reszty miasta, bo tam to nie będzie zasilać całość tego wszystkiego. O, było. Daj to. O. Dasz płac, mamy. Działa. I biurowce się już zaczęły budować, ledwo co to postawiłem, a zobaczcie ile już biurowców jest. No bo tak, tutaj tak jak mówiłem, to się będzie jeszcze ciągnąć tutaj dalej. I tutaj po prostu taki będzie park. W sumie tu można byłoby nawet zrobić nowy park. A nie tylko, że tutaj się to ciągnie tutaj wzdłuż tej ulicy, ale nadal już wzdłuż tej rzeki, bo w końcu wyjdzie, że ten park tutaj będzie się większy. A tu można byłoby zrobić takie bulwary w sumie. No, zróbmy nowy park. Niech będzie. Tylko tak, żeby jakoś go podłączyć ze sobą. Zrobimy jakieś bramki tu po prostu. Będzie przejście na drugą stronę na ulicę i tyle. No ale tak, tu sobie postawimy bramkę boczną. Proszę bardzo. Do tego parku. Tego, co tutaj już był. I tu sobie zrobimy właśnie, żeby tutaj zakręcił. I tutaj damy, aby sobie to zeszło. Tylko tak, to wyrzuć. Aha,
na wody zejdzie. W ogóle gadam ostatnio w Detroit, tak go tam na podwiny. Powiem wam, że naprawdę całkiem niezłe jest ta gierka. No, czekajcie, nie chcę to wyjść. I jeszcze ma rodzina, to ja nie wiem. Dobra. O, weszło. A, no tak, bo tutaj nie może tak ładnie wejść. No trudno. Dobra. Wydawcy się budują, więc jest całkiem nieźle. Natomiast do naszego parku, tego tutaj, no to jeszcze na razie nic nie ma go, więc sobie go dajmy. Tu. Tutaj, dotąd. No i tutaj będzie się daj nam ciągnąć wzdłuż tej wody. Mniej więcej. No, na razie jest taki zwykły park, już jeszcze bez tego przydzielonego niczego. Natomiast tak, wejście główne sobie postawimy gdzieś tutaj. Wejście boczne, byłoby właśnie, chciałbym go gdzieś tutaj wcisnąć. Więc żeby ta ulica to był taki podział między jednym a drugim parkiem i żeby oni tu mogli po prostu z jednego do drugiego przejść. No ciekawe to wygląda dosyć. Ciekawe, no, że tutaj już jest inny park. No ma, tutaj sobie damy to. Tak, tu kolejnego nie będzie tego wejścia parkowego. Kolejne sobie damy jeszcze może jedno wozu gdzieś tutaj. Czekaj, to tu byśmy sobie zrobili. O, wejście. A tutaj te bloki będą to, w sensie budowce, to nie będę tutaj dociągać jakoś specjalnie tej ścieżki. O, tu miałoby być, tak? To sobie tu byśmy postawili. Ciach. No nie, to później będzie jakoś dalej prosto tutaj szło, tylko na razie pompujemy tutaj wodę jeszcze, więc nie będę tej, co do tego jeszcze na razie gnęcić. No. O, zapisuje się, chwila. W ogóle nasze miasteczko całkiem powoli też się rozwija, jakbyśmy nie zauważyli, bo... Nie jest aż tak to źle. Dobra. Tu będzie trochę biur, tu będzie to zakręcać. I tutaj, jakbyśmy to ładnie wykręcili, to byłoby całkiem nieźle. Dobra, czekaj. Tu i tu. Dobra. To całkiem nieźle by tutaj było. Dobra, i teraz tu dajmy sobie zejście z tego parku. I jeszcze w międzyczasie dajmy, powiększmy naszą dzielnicę tutaj handlową. Która tutaj właśnie jest ta górka i my właściwie możemy przecież zakręcić, żeby nie szło w tą górkę. I to może nie byłby aż taki zły pomysł. Tylko to odpal. To będę mniej więcej widzieć już, jakie tu będę poczynić ruch. O. I tu dajmy sobie taką tam ulicę, żeby tu sobie zakręcała. Na razie. Taki pomysł mam. Dobra, tu miało być te kółeczko, to tutaj będzie, czekaj, tu sobie powiększymy te kółeczko. Kółeczko mnie dotąd szło. A tu po prostu wywalimy to i będą oni musieli się wybudować dookoła. To jest całkiem ciekawy pomysł. O, i tutaj z kolei nie chcesz się podłączyć, to jedno będzie właśnie, tutaj będzie zjazd. To się zjazd. Chyba, że rzeczywiście jest trochę przystępne zbocze i to w ogóle nie wejdzie. Nie, no wejdzie. Dobra, i tutaj, tu też ładnie. Dobra, to co? Tutaj, nie, tutaj to trzeba byłoby zmienić mimo wszystko kierunki. I tak, pewnie, dobra. Jeszcze raz. Tu. Okej. Dobra, tu wejdzie w tym kierunku, tu zmienimy ten kierunek. I tu wejdzie w tym kierunku. To wchodziło. No. I gitara się ma. Dobra, tu nie ma świateł, tu zrobimy stopa, tu nie ma też, tu się zrobiły światła. Wyrzucamy światła, dodajemy miejsce do budowy, handlu. Proszę bardzo. Tutaj po prostu dałem sobie, a nie, dobra, już weźmy pętlę, bo tutaj będzie to inaczej wyglądać. Tu. O, proszę bardzo. Dobra, handel może się bardziej budować, bo też się chciał. No tak, tu jest całkiem nieźle. Autobus do tej dzielnicy tutaj za chwilę puścimy i teraz dajmy, żeby ludzie chcieli chodzić do tego parku. Bo na razie to jest taki suchy parczuś, w którym właściwie nic nie ma. Pierwszy punkt informacji trzeba gdzieś wcisnąć. Ale trzeba będzie go gdzieś wciskać, po prostu postawimy. Dobra. Tak, to tutaj ładnie doszło. A, no i właśnie. Tu będzie ścieżka oczywiście na drugą stronę będzie przejście. Co można nawet teraz zrobić już. I postawimy tu sobie, nie wiem, jakieś rzeczy już. Tu sobie dajmy na razie parę miejsca. I postawmy tu sobie, nie wiem, szachy po jednej stronie, a po drugiej parę kafejek. O. Kto by nie chciał z czegoś takiego skorzystać.
pójść sobie na drugą stronę rzeki, do kafejek i parę takich jeszcze innych rzeczy. No, całkiem nieźle. O, i zaczęło padać. To tak, damy sobie tyle. Oto. Damy sobie taki może... Chociaż takie mniejsze to można gdzieś wcisnąć, jeszcze nie. O, tu będzie to mniejsze. Tu jest taki ten duży. Tu gdzieś jeszcze na końcu widzimy taki duży. I takie jest dwa małe. Dobra. Tak, bo to nigdzie mi tu nie wejdzie, takie większe te place. Mniejszy to może się wciśnie zamiast jednego budynku właściwie. Wejdzie, już trudno. I wy potrzebujecie wody, to wam dociągniemy już wodę, no to trudno. Kafejki po niego potrzebują wody. No i jakiś tutaj handel oczywiście też. No tak, toalety mogą być właściwie przy wejściu, bo to nie jest taki zły pomysł. Macie tu toalety. Punkt informacji, jeden wystarczy. A, nie ma jeszcze żadnego. No to ale jeden na cały park wystarczy, spokojnie, na razie, bo to nie jest dużych rozmiarów. To za chwilę. O. Tu jakbyśmy to postawili, to by wszystko się dozwoliło. To może lepiej nie. No i tutaj to też niestety trzeba gdzieś postawić, bo to jest taki kluczowy dosyć część, więc proszę bardzo. I tutaj się postawimy w ten sposób, żebyście mogli sobie tutaj poskakać jakby coś. A tutaj jakiś ten plac, ten spinaczkowy. I tutaj właśnie też jakieś te miejsca do chodzenia też bardzo. Tutaj mamy postawić jeszcze sobie... O, tu będzie tak nieźle wyglądać. Tutaj, czy nawet gdzieś, tutaj. No. I miejmy nadzieję, że niektóre jeszcze będą budować. Mówię tu oczywiście o naszym przemyśle. W sensie o biurach. No, przemyśle. No biura. No i do biur teraz sobie tutaj puścimy, właśnie tak jak mówiłem, tak, po pierwsze nie będą mieli własny urząd pocztowy. Do urzędu będzie tutaj dojazd, proszę bardzo. Więc już jest, mają... Już są niezależni, ale tak jak mówiłem, oni tu będą mieli autobusy. Bo mam baję, żeby tu dojechały. Co nie, bo tutaj właściwie mamy jedno miejsce wolne. To bym musiał jakoś zrobić tutaj fiku-miku i dojechać tutaj. I może na razie nie będziemy... Chociaż w sumie jakby tutaj jechał Bamba i by tu przyjeżdżał przez to wszystko, byłoby naprawdę niezły. To napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym Bambaju tutaj, bo już macie napisać, co sądzicie o tym Bambaju przez to. Bez co tutaj, bo już dzisiaj to nie chcę ciągnąć, bo nie chcę, żebyście mieli za długi odcinek, ale no. To tu sobie puścimy na razie tylko jakiś krótki autobusik. Czyli pod stąd, tu, tak jak on tutaj dojeżdżał. Czyli z przystankiem tutaj później. Tutaj. Tu sobie dojedziesz. No tu kółeczka po prostu będą sobie robić. Tutaj i tutaj, proszę bardzo. O, autobusy mają też blisko do wyjazdu w sumie. Zobaczmy, autobusy. Ale powinny zacząć wyjeżdżać. 37 aktualnie, jest już w mieście. Pojawi się 38? Czy to już liczyło z tym może? Proszę bardzo. Czy ktoś jest już na trasie czeka? Już jest jedna osoba tutaj. No w sumie, gdzie by mogła być inna. Jest, 38. Dobra, no i tak. I to, co chciałem postawić jeszcze właśnie w dzisiejszym odcinku, na koniec dzisiejszego odcinka właściwie. To nasza poczta. Poczta, aby mogła podróżować tymi właśnie węzłami komunikacyjnymi. Postawimy sobie startownie poczty w nie innym miejscu, jak właśnie tutaj. Tylko tak, ponieważ tutaj nasze torowisko trzeba trochę przebudować, to tym się zajmę teraz od razu w tym momencie. I miejmy nadzieję, że mi to się uda zrobić dosyć szybko. O, bo tutaj są te tory. Tutaj są te tory. O. Najlepiej oczywiście byłoby to postawić jakoś tak tutaj. Ale wtedy to torowisko trzeba by wpuścić. Da, już wpuścimy tutaj ten kawałek pod ziemię, już trudno. Bo tutaj to po prostu będzie zbyt pięknie wyglądać. A, przesunęło tylko jeden kawałek. Żeby nie było tutaj tuż obok tego. O, proszę bardzo, dobra. Żeby to było całkowicie w lesie, chciałbym to zrobić. No i tak. Teraz tak, tutaj jest gdzieś ten koniec, a właśnie. I tutaj sobie ładnie wykręci. O. Chciałem po tej stronie postawić, jakby ktoś się zastanawiał, czemu chciałem po tej stronie koniecznie postawić. Ponieważ po tej stronie już będzie łatwy dojazd wszystkich służb, które będą mieli tutaj potrzebne do przeżycia. No, więc to głównie mi o to chodziło.
A, tu można było trochę to mocniej wykręcić. I tutaj już zaczynamy drugą stronę wykręcać. O. Tu trochę w dół. Tu trochę w dół. Czekaj. Tutaj. No i tak. Czekaj. Tu sobie to... Właśnie, bo tu można by w sumie to tak prosto podłączyć. A to byłoby zbyt proste. A życie nie jest takie proste. Więc ja zrobię tutaj połączenie takie boczne. Czyli ten pociąg... Czekaj, tu wywal to. Będzie tutaj dojeżdżać do tego. Albo nie, poczekaj, nawet lepiej. Bo tu musimy jakoś to podłączyć, żeby to samo to jechało. Czy tutaj mi się to nie uda podłączyć tak blisko? No, zróbmy jakikolwiek zakręcik. Teraz nam się uda. No. Proszę bardzo. Ciach, ciach. Tutaj później się podłączyć z tym. No i tutaj to właściwie już jest za bardzo zmiana, ponieważ to jest na takim samym poziomie, co ten obok tor. Więc bezproblemowo, albo prawie bezproblemowo powinno się to połączyć z sobą. Normalnie. Aha. Dotąd. Tu, tu. Tu, tu. I tutaj dotąd. Okej. No i w ogóle nie mamy jeszcze żadnych pociągów też, jakby ktoś się zastanawiał, takich zwykłych. Ale no, na razie po prostu nie są potrzebne w tym mieście, bo tu jest główny na industrii, to jesteśmy nastawieni. Dobra, no i tak. Właściwie to na tym zakończymy. W kolejnym odcinku właśnie... w kolejnym odcinku. Dobra. Żeby nie było, że nie było. To teraz będzie. Albo nie. Nieważne. Wydaje mi się, że na początku odcinka jeszcze mieliście przebitkę. I był właśnie widzony z przyszłości i z tą ankietą. Więc przypominam, żebyście zagłosowali w tej ankiecie. Ja teraz tym myślałem, bo dopiero teraz wymyśliłem. Więc jak zagłosujecie w ankiecie, tak się potoczy kolejny odcinek. Albo pójdziemy w przemysł, ten ropę, plastik i tak dalej. Albo pójdziemy właśnie w przemysł leśniczy i zaczniemy już jakieś robić laska, czy tego typu inne rzeczy. Dziś w ogóle pewnie nic nie postawimy z przemysłu. No, to postawmy tylko, to postawię tutaj na koniec te rolnicze pola i tyle. Nie? Rolnicze. To. To i może bambaje się tutaj jeszcze jutro pojawią. W następnym odcinku. No, zobaczymy. Ale bambaje to będą robić jakby coś pewnie pomiędzy odcinkami, bo one będą trochę zajmować czasu. No, ma to zrobione. Tak, ta nasza fabryka niestety działa dosyć szybko. Zwolnimy sobie tempo produkcji niestety do 80%. I miejmy nadzieję, że będzie całkiem nieźle. Zobaczmy, czy to już działa. Zobaczcie, już działa. Już jeden nasze właśnie z naszego dworca. I z innych, i z zagranicy. No to całkiem, całkiem nieźle. No ma. No i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zrobić łapkę w górę, możecie kliknąć z tyłu i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tu jest nasze wspaniałe nowe miasteczko. Cześć!